Dzisiaj podpisaliśmy umowy na realizację układania utwardzania dróg z płyt Jumbo. Razem realizujemy to przedsięwzięcie wspólnie z mieszkańcami. Dzisiejsze umowy, które podpisaliśmy z dwiema firmami, jest to przedsiębiorstwo budowlane drogowo Specbrug z Luzina i firma Alltrans. Zrealizowanych będzie łącznie 3000 metrów bieżących. To jest 16,5 tysiąca płyt, daje to 22 tysiące metrów kwadratowych. Co w ramach tego zadania będziemy realizować? To jest ulica Strażacka w Łebczu, Mieroszynie ulica Słoneczna, Dażlubie ulica Brzozowa, Domatówko ulica Słoneczna, Małej Piaśnicy fragment drogi, również Domatówku ulica Łąkowa, w Brzezinie część ulicy Dębowej, część ulicy Bukowej, Wolności, Pogodna i Tęczowa, w Żeliszczewie ulica Pszenna i ulica Rajska. Jest to ogrom pracy. Prace te zostały opóźnione w wyniku unieważnienia poprzedniego, pierwszego przetargu. No niestety czasu do realizacji zostało nam 1,5 miesiąca i mam nadzieję, że firmy, które się podjęły, wykonają to zadanie. Także jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom za zaangażowanie się w realizację tego przedsięwzięcia, sołtysom, którzy na zebraniach wiejskich przeznaczyli środki na realizację tego przedsięwzięcia. Myślę, że będziemy w przyszłym roku dalej kontynuować wspólne budowanie dróg i ulepszanie nawierzchni razem z mieszkańcami.